Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym nekromancie Neu8 i będziemy sobie tutaj ogrywać event epicki, dlatego że mamy piątek, właśnie ten event wystartował, a itemki na tym nekromancie mamy naprawdę stare, bo tak naprawdę z około 310 poziomu. Oprócz tego runki w broniach również są dość stare, już tutaj od tamtego czasu naprawdę dużo tych runek wbiłem i po prostu się przebierzemy, zobaczymy ile nam te itemy będą dawać i potem pójdziemy sobie w lożki. Ja na tym nekro chcę jak najszybciej wbić poziom jakiś 345, 350, zacząć tutaj stopować lochy i mieć to po prostu z głowy, także zobaczymy jaki progres po prostu dzisiaj zrobimy. Oprócz tego dzisiaj startuje również giveaway na grzybki, ewentualnie PSC, jak co miesiąc, ale do tego również zaraz przejdę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie komentarze jak tam wam idzie na waszych postaciach, jakie macie plany na weekend, bo w sumie ten film wleci pewnie w piątek o godzinie 16, więc jakie macie właśnie plany na weekend, co tam u was słychać, chętnie sobie poczytam, dawajcie znać w komentarzu. No i dobrze, zaczniemy sobie może od giveawaya, dlatego że to was pewnie najbardziej interesuje. No i giveaway standardowo, jak co miesiąc, za używanie kodu twórcy Neutral. Jak pewnie wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał, no to co miesiąc robię giveawaye w ramach podziękowania za to, że używacie po prostu kodu twórcy Neutral na stronie home.syfygame.net. Macie ten banerek większy, ten na samej górze tak naprawdę i tam macie wszystko napisane. Ja to robię co miesiąc w ramach takiej wdzięczności za to, że mnie wspieracie, dlatego że strona home.syfygame.net to jest oficjalna strona twórców gry, no i tam można się zalogować swoim ID postaci, które znajdziecie tutaj, jak sobie wejdziecie w opcję w lewym dolnym rogu w Shakesie, klikniecie zakładkę postać, to tam macie ID postaci. Tym ID postaci logujecie się na tą stronę, no i możecie kupić sobie klepsydry, grzybki, jakieś pakiety specjalne, generalnie wszystko. Ceny są mniejsze aniżeli na jakichś aplikacjach mobilnych albo na Steamie, bo jak tutaj na Steamie na przykład sobie zobaczycie, to mamy najdroższy pakiecik za 5 stówek, no a na tej stronce kosztuje 4 stówki, więc dlatego jest napisane tańsze grzybki. No i właśnie, jest to oficjalna strona twórców gry, no i tam wprowadzili coś takiego jak kod twórcy i wy wpisując Neutral po prostu, jak wam wyskoczy creator found, czyli twórca znaleziony na zielono, to no po prostu mnie wspieracie, bo z każdej transakcji, nieważne czy kupujecie najtańszy pakiet klepsydr, tam chyba za 12 zł, czy najdroższy pakiecik, to ja z każdej transakcji dostaję 5%, za co wam ślicznie dziękuję, wspieracie regularnie co miesiąc, no i ja w ramach podziękowania właśnie co miesiąc robię giveawaye, no tak zazwyczaj w środku miesiąca, myślę, że mniej więcej tak mi ostatnio to wychodzi, że środek miesiąca startuje giveaway i tak po prostu co miesiąc. Dobrze, przechodzimy tutaj do tego giveawaya, jakie są zasady, przede wszystkim dwie nagrody, tak naprawdę dwie nagrody i mamy łącznie 4 stówki do zgarnięcia, 4 stówki PSC, ewentualnie 4 stówki grzybki za 4 stówki. I co należy zrobić? Pierwsza pula, czyli 200 PSC albo grzybki za 200 zł, idzie do komentujących ten film, więc musicie napisać w komentarzu, w ogóle tak, musicie zostawić suba z dzwonem na tym kanale, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, ogląda bez suba albo coś, kciuka w górę pod tym filmem i piszecie komentarz, w komentarzu jakiś kontakt do siebie. Może to być, najlepiej żeby to był jakiś Instagram, jakiś Discord, jakiś maili nie dawajcie, generalnie pilnujcie, bo YouTube co niektóre właśnie jakieś maile, jeżeli wpisujecie, albo jakieś Discordy, traktuje jako spam i wam usuwa te komentarze, więc przypilnujcie, czy ten komentarz został, czy on na pewno jest, no i żeby to był jakiś kontakt do was. Najlepiej mówię Instagram, bo tak naprawdę Instagrama YouTube nie kasuje, Discordy widziałem, że czasem kasuje, czasem nie, Discord powiedzmy, że też ok. W komentarzu musi być stricte kontakt do was, żebym ja się ze zwycięzcą skontaktował i po prostu wysłał mu no to PSC albo grzybki, w zależności co taka osoba będzie chciała. Także to jest pierwsza sprawa. No i drugie, 200 PSC, ewentualnie grzybki za 200 zł, idzie do osób używających mojego kodu twórcy na stronie home.syfygame.net. I już wam tutaj pokazuję listę, na szybko przelecę, bo teraz były znowu pakiety świąteczne, pakiet sylwestrowy, znowu bardzo dużo tych numerków się uzbierało, także tutaj na szybko przelecę, a wy po prostu sobie zatrzymajcie film, sprawdźcie czy macie na pewno tyle numerków, ile powinniście mieć. Przypominam, każde użycie kodu to jest plus jeden numerek, jeżeli łącznie wydacie 4 stówki, to jest jeszcze dodatkowy numerek, czyli jak ktoś kupuje na przykład pakiet za 4 stówy, to ma 2 numerki z automatu, więc przypilnujcie, czy aby na pewno macie tyle numerków, ile powinniście mieć. Dobra, lecimy. O Boże, czemu to jest nie po kolei?
Dobra, trudno, nie po kolei będzie. W każdym razie, no, po prostu siebie szukajcie i sprawdźcie, czy ma się tyle numerów, ile powinniście mieć. Nie wiem, czemu to mi się ustawiło nie po kolei, no ale trudno, lecimy. Cyk, cyk, mówię, no za dużo jest tutaj osób, żeby się rozwodzić, żeby każdego sprawdzać, żeby pokazywać. W każdym razie, każdy, kto do mnie wysłał screena właśnie potwierdzającego, że użył tego mojego kodu twórcy, każdy jest tu dopisany. Czy wysyłaliście na mailu, czy wysyłaliście na Discordzie przede wszystkim, czy na Instagramie, wszystkich tutaj dopisywałem i raczej każdy ma tyle numerków, ile powinien mieć, ale dla pewności sobie to sprawdźcie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dobra, tutaj mamy cyk, tutaj mamy cyk, no tu już widzę, że w miarę po kolei to leci, no i tak to po prostu wygląda. Łącznie numerków mamy, już wam tutaj pokazuję, 500 coś, nie wiem czemu to się tak dziwnie zamieniło. Dokładnie, na ten moment 559 numerków. No i właśnie, osoby oczywiście, które są dodane do tego Excela, mają jakieś tam numerki, używały tego mojego kodu twórcy, wysyłały mi potwierdzenia, również mogą komentować ten film i mogą sobie tym samym jeszcze bardziej zwiększyć szansę na wygranie PSC bądź grzybków za 200 zł. Tutaj taka informacja. I teraz tak, macie tydzień. Za tydzień, dzisiaj mamy piątek, czyli za tydzień w piątek prawdopodobnie na streamie zrobimy rozstrzygnięcie tego giveawaya, wyłonimy sobie zwycięzców i giveaway styczniowy będzie zamknięty, więc jeszcze przez ten tydzień można oczywiście komentować ten film, można do mnie wysyłać screeny, jak używacie kodu twórcy, no i to wszystko będzie leciało jeszcze do tej listy, którą wam przed chwilą pokazałem, a jak za tydzień w piątek, pewnie o 17 na streamku wyłonimy sobie zwycięzców, to zamykam giveawaya styczniowego i zaczynam już zbierać numerki na giveaway w lutym, czyli po prostu, no, zawsze można użyć mojego kodu twórcy, zawsze można do mnie wysłać potwierdzenie, bo do któregoś giveawaya na pewno takowe potwierdzenie, taki numerek trafi. No i co mogę więcej dodać? Chyba tyle, tak naprawdę chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, jeżeli macie, powiedzmy, jakieś pytania co do właśnie tych giveaway, to piszcie do mnie na PW, piszcie w komentarzach, ja wam chętnie odpowiem. No ale chyba wszystko. Co miesiąc są giveaway, warto używać, bo za grzybki nie dość, że płacicie nawet taniej niż na jakimś Steamie czy aplikacjach mobilnych, no to jak, powiedzmy, chcecie mnie jakoś wesprzeć, to no możecie wpisać ten kod i tak płacicie za grzyby tyle, ile byście zapłacili, a część z tego idzie do mnie, więc myślę, że sytuacja win-win, a jeszcze można sobie, no powiedzmy, może się szczęście uśmiechnie i akurat część tej kwoty, którą wydaliście na grzybki, się wam zwróci właśnie w postaci paysafe carda bądź grzybków za 200 jeszcze dodatkowych. To już sobie zawsze zwycięzca wybiera, co woli, czy właśnie to PSC, czy właśnie te grzybki. Także no mówię, zawsze można spróbować wygrać i może akurat szczęście się do danej osoby uśmiechnie, a jeżeli nie, to i tak nic na tym nie tracicie, bo płacicie tyle samo, a nawet na tej stronce taniej, tak jak już powiedziałem. No i chyba tyle, tyle odnośnie giveawaya, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Także jeden zwycięzca z komentarzy pod tym filmem, PST 200 zł albo grzybki za 200 zł, w zależności co sobie wybierze. No i oczywiście drugi z tych osób, które mi wysyłały potwierdzenia, że używały kodu twórcy, tam również PST 200 zł albo grzybki za 200 zł. To już jest w zależności co sobie dana osoba wybierze. No i chyba wszystko. I tak naprawdę chyba wszystko, wszystko tutaj wam pokazałem, wszystko powiedziałem. Także łącznie w puli mamy 400. No i w sumie powiem wam szczerze, że od... chyba nie wiem, w grudniu albo w listopadzie zrobiłem mniejszy giveaway, ale praktycznie od zeszłego marca, czyli już prawie rok, co miesiąc macie giveaway na 400 łącznie, więc no trochę już na te giveaway poszło, ale mówię, to jest taka forma podziękowania za to, że używacie tego kodu twórcy. Wszelkie pytania do mnie na PW, ewentualnie w komentarzach. Pamiętajcie, żeby w komentarzu zostawić kontakt do siebie, żeby dać suba z dzwonem na tym kanale, żeby oczywiście kciuka w górę zostawić pod tym filmem. No i mówię, przede wszystkim ten komentarz z kontaktem do siebie. Tyle ode mnie, tyle odnośnie giveawaya, a teraz lecimy wreszcie do naszego nekromanty. No i co ja tutaj wam mogę pokazać? Aurę mamy 10, zobaczcie, fajnie, że nam się wbiła, może zawsze to jakieś lepsze itemki jakieś nam polecą, więc spoko. Co na tym nekro się zmieniło? Od ostatniego odcinka chyba nie za wiele. Tu sobie możemy zrobić reset, żeby jeszcze nam lepsze itemki leciały. Tutaj możemy wisiorek sobie wrzucić do... wiedźmy, dlaczego by nie. Zobaczcie, mamy tutaj już czarna broń. To nie wiem, czy było, a nie, na broń to już na pewno był, jak nagrywałem odcinek. Natomiast tutaj dodatkowe piwko, właśnie, mamy czarne dodatkowe piwko od 9 stycznia, więc to na pewno na duży, duży plus. No i tak naprawdę tyle, runki widzicie, jakie mamy tutaj odnośnie naszych surek do kowala, to zaraz zobaczymy, ile możemy ulepszyć jeszcze dodatkowo te itemy. Na razie mam tylko razy 5, więc no szału można powiedzieć, że nie ma. Tu się nic nie dzieje, w pupilkach się nic nie dzieje, póki co zrobiliśmy dopiero po jednym przejściu. No i
i teraz będziemy powolutku zamykać. Loszków nie robiłem od ostatniego odcinka, wiadomo, no loszki robię tylko i wyłącznie na odcinkach. Tu jeżeli chodzi o jakąś moją twierdzę i tak dalej, no to co, jakieś tam legendarne gemy mi poleciały, niestety same małe, zobaczcie, te legendarne gemy nam dają niecałe 400 stat, więc to jest bardzo malutko. Tu mam jeszcze jakieś czarne, tak naprawdę tylko 3. Zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy nie poszukać jakichś gemików. No tak delikatnie, niby się to nie opłaca, no bo nie mamy eventu twierdzy, może mogą nam znowu polecieć małe, może jakieś średnie, ale może coś tutaj skipniemy. Dobra, serce 13, jeżeli chodzi o jakieś tam inne budynki, to mamy wrota, się budują na poziom 11, traktor na 11, mamy trenera również na 11, wiedziałem, że będę nagrywał ten odcinek, więc tego trenera jeszcze sobie podbiłem. No tak dziwnie, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że było dużo eventów dusz, miałem dużo tych dusz i po prostu to serce pociągnąłem dość mocno do przodu w porównaniu do innych budynków. Tutaj twierdza 15, salka oczywiście też już 15, no i teraz budujemy kwatery na 15 i potem dalej będę leciał tą twierdzę, czyli po prostu standardowa taktyka jak na każdym koncie. Gildyjka top 5, średni 311, czterogłowa hydra, również tutaj powolutku się rozwijamy, chociaż ostatnio już się zaczynają pojawiać jakieś awki, już ludziom powoli się nudzi gra, już tutaj trzeba podmieniać, no i jak widzimy mamy Mister Chipsona na przykład, który od 2 dni jest awki, jeszcze siedzi we kuda awki, no i mamy Herona, który jeden dzień również ma awka, także no tak jak na początku, skład nam się jakoś bardzo nie zmieniał, szczerze mówiąc, bardzo dużo osób, które zaczęły grę od samego początku, to grają tutaj sumiennie, regularnie, nie trzeba ich było podmieniać, tak no już niestety powolutku ludzie się zaczynają wykruszać, a że jest to w 100% polska gildia, nie dodajemy tutaj póki co żadnych osób z zagranicy, no to powoli zaczyna się to robić problematyczne, mimo że serwer ma dopiero tak naprawdę, no powiedzmy, niecałe 2 miesiące, ale no gildyjka tak czy inaczej fajnie się rozwija. Sala chwały mogę wam na szybko pokazać, natomiast no od ostatniego odcinka za wiele się nie zmieniło, najwyższy level 360, ten nekro, mówię, no tutaj większość osób wchodzi w etap stopowania lochów, więc ten progres zdecydowanie zwolni. Gildyjka top 5 jesteśmy. Bardzo śmieszne tu w ogóle są ataki i obrony, dlatego że atakujemy daną gildię, przegrywamy atak, który sami puściliśmy na nią, oni nas atakują i oni znowu przegrywają atak. Ktoś się ostatnio śmiał, że te mecze na wyjeździe nie wychodzą ani im, ani nam, no nie? Bo i oni przegrywają swoje ataki i my przegrywamy, także śmiesznie, ale przynajmniej coś się dzieje, ten ranking non-stop gildyjny się zmienia. Twierdze niezbyt istotne, pupilki również niezbyt istotne, no i podziemia w zasadzie też niezbyt istotne. Tak to wszystko po prostu wygląda na szybko. Od ostatniego odcinka mówię, za wiele się nie zmieniło. Dobra, tutaj to możemy na razie zostawić, byleby ten resecik zrobić. Tu coś do kibelka to może później wrzucimy. Okej, od czego ja chcę zacząć? Może spróbować wykopać właśnie jakieś legendarne gemiki. Dobrze by to było zrobić, bo te legendarne gemy nam naprawdę dadzą dużo. Natomiast no 30 grzybów za jedno kopanie. Oj, zobaczcie. No i właśnie to jest to, co ja mówię. No, mamy niby legendarny, ale niestety jest on mały. Szkoda, naprawdę chociaż tu zobaczcie, te małe nam dają więcej niż ten w broni, no ale tu duże po 450, no lipa, ale dobra, no podmienimy, żeby tylko tych czarnych nie mieć, o ile nam się oczywiście uda. Też, o dobra, mamy średni 433, dobra. W sumie w broni też by wypadało wymienić, tylko na jakiś albo duży, albo przynajmniej średni, nie? Chociaż kurczę, powiem wam, jak na to ile my mamy tych itemków legendarnych, to wcale to nie idzie tak tragicznie, wcale tutaj czekajcie, lecimy dalej. Wcale tak rzadko te legendarne gemiki nie dropią, jak tak patrzę. Tylko no mówię, jakby był, o no właśnie, jakby był event twierdzy, no to moglibyśmy dostać same duże i to by się o wiele bardziej opłacało. Ale dobra, jesteśmy przebrani w full legendarne. W sumie to można było zrobić na koniec, dlatego że i tak będę te itemki przebierał i będę musiał wyciągać te gemy, z powrotem je wsadzać. No ale cóż, no jest jak jest, standardowo nie pomyślałem. Dobra, lecimy. Teraz tak, jeszcze jeden legendarny do broni by nam się przydał. No niestety, jak ja mam dużo rzeczy do zrobienia, czyli mam właśnie tu ogłosić giveaway'a, tutaj mam jakiś gemów poszukać, tu mam się przebrać, tu mam jeszcze lochy poklikać, to ja po prostu nie myślę, ja nie myślę i robię jakieś głupoty, jeszcze tutaj muszę myśleć, żeby do was gadać, ale to już myślę, że jesteście przyzwyczajeni do tego, nikogo to nie dziwi. O, mamy duży czarny i ten duży czarny nam się na pewno przyda, nawet tutaj na Kunegundę. No jeszcze ubrać pachołki w legendarne gemy, no to jest dramat, nie? To jest bardzo kosztowne, tego to już na pewno nie zrobimy, przynajmniej do
stopowania lochów. Dopiero jak już sobie będziemy te lożki stopować, to już na spokojnie te pachołki się będą ubierać. No ale póki co wygląda to tak, jak wygląda. Ja w ogóle, zobaczcie, nie miałem golda. Nie miałem golda na przebieranie. Teraz mi trochę z tych gemów poleciało, ale też w ogóle nie pomyślałem, żeby tego golda na przebieranie sobie zostawić. No tak to jest, tak to jest. Szczerze mówiąc, to chciałem wam głównie tego giveaway'a ogłosić, bo już się zbliża połowa stycznia. Już mnie ludzie powoli dopytują, kiedy giveaway styczniowy, kiedy to się zacznie. No i w sumie ten odcinek nagrałem głównie po to, żeby tego giveaway'a ogłosić. No ale tak czy inaczej planowałem sobie właśnie tutaj pocisnąć te lożki, no bo wypadało. Ale zobaczcie, Jezu, nam w ogóle nie leci nie no, to jest dramat. Nam w ogóle nie leci gemik ostatni legendarny do tej bronki, żeby to jeszcze podmienić. W broni mamy bardzo słaby, nie oszukujmy się. W broni jest no stary jakiś, ale no tu widzimy, że w ogóle nam nie chce polecieć. Nawet jakby nam poleciał mały, to zawsze by był boost delikatny do stat. Ale no dobra, ostatnia seria, bo już szkoda grzybów, to jest za dużo grzybów na to. No niestety, nie udało się, dobra, nieważne. Tak czy inaczej mamy same legendarne, nie ma tragedii. Czy my mamy ulepszoną jakość przedmiotu założoną plus 5? Jeszcze sobie muszę tutaj zerknąć, plus 2, plus 2 i tu mamy plus 1, łącznie plus 5, super, mamy wszystko zaczarowane. Niech będzie, dobra, szukamy itemków, zobaczmy, jak nam to pójdzie, zobaczmy, ile w ogóle grzyba będziemy musieli wydać. Jezu, nie pamiętam, powiem wam szczerze, kiedy ostatni raz plus 14 pancerz na plus, ile tu może być max pancerza? 20%. Czy to się opłaca wymieniać? No, tak średnio bym powiedział, ale dobra, wymienię, dlaczego by nie. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnim razem przebierałem się tak normalnie na evencie epickim, jeszcze na odcinku, a nie na streamie. Dawno tego nie robiłem, bardzo dawno tego nie robiłem. No ale cóż, no czasem trzeba. Dobra, tutaj mamy plus 20 i pancerz na minus. No tego się za bardzo nie opłaca. Głównie szczerze powiem wam, że chciałbym wymienić brońki, bo zobaczcie, bronie mi już dają po 120 średnich. Także głównie ja tutaj będę polował na broń z jakimś oczywiście fajnym rozrzutem. No i oczywiście z fajną runką przede wszystkim. No ale jak przy okazji coś innego jeszcze powymieniamy, to zawsze na plus. W ogóle jakie my tu mamy itemy? No tu nam epicki dają 430 powiedzmy, a jeżeli chodzi o itemy takie legendarne, stare, to nam dają po 415, czyli my na itemku zdobędziemy po około 15-20 stat. Nie za dużo, nie za dużo. Myślałem szczerze, że więcej. O, proszę bardzo, ale za to brońka świetna, 130 średnich na plus, jak najbardziej, tu sobie odzyskujemy klejnocik, cyk. No i dobra, powiem wam szczerze, że tak, to ulepszymy razy 5, pasek ulepszymy razy 5 na razie, żeby było, może nawet więcej, ale to zaraz. Tego nie musimy ulepszać, tego nie musimy, tego nie musimy i tego nie musimy, bo to mamy weku do awki. I dobra, wiecie co, ja sobie sprawdzę procenty na lożki. Czysto z ciekawości, żeby zobaczyć, ile mi dała ta broń. Oczywiście bronię też by wypadało wymienić pachołką, wiadomo, jakby jakieś poleciały, ale to może jeszcze wrócimy do tego przebierania. Najwięcej dała nam właśnie wymiana tej broni, więc może my tu dobijemy parę leveli, może coś się pobawimy i będziemy potem cisnąć dalej. No i właśnie, mamy tak, na Smoldera mamy 18%, to jest Hemoridor. Jego możemy ubić, cyk, bez większego problemu. Teraz tak, Suworyt Snape, to jest Szkoła Magii. Na niego mamy 6%, on też nam powinien paść w miarę szybko. Potem mamy na Tora 2,40, na Cerbera mamy 1,40 i na Człowiek Tysiąca Ciochców 1%. Tylko to są takie lochy, które nam nie dają za duże expa. Na Górołaza mamy 0,68, na Dymika Majciarza mamy 0,50. Dobrze, Tornadko teraz. Tornado na pewno też nam jeszcze popada delikatnie. No i może jak my to Tornado poklikamy, to wrócimy znowu do przebierania. Pachołki się przydadzą na Strefę Mroku oczywiście, żeby tam coś pocisnąć. No i jeszcze może parę itemków wymienimy właśnie pod tego Górołaza, nie? Żeby spróbować Górołaza ubić, bo jak ubijemy Górołaza, to jest duża szansa na to, że potem 10, 11 również ubijemy. No ale dobra, Tornado nam padło jedno na razie. Kurczę, powiem wam, że no strasznie to idzie mozolnie, nie? Mimo wymiany tych gemów, mimo wymiany broni, to jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie strasznie ciężko. Ale dobra, wojownik nam padł. Jak wojownik padł, to się troszeczkę odblokowało. Teraz mamy jakichś zwiadowców, magów. To nam również powinno paść. Fajnie by było ten 329 level chociaż dobić. No ale jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Dobra, nie mamy już miejsca w ekwipunku. To możemy sobie sprzedać. Tu mamy jakiegoś epika za 10 baniek. Dobra, to mogę sprzedać. No tu już są takie droższe rzeczy. Okej, zostawimy tak, lecimy dalej. Teraz mamy żniwka magusia kolejnego. No ja bym tu chciał do tego, które w ogóle tornado, Jezu, wyleciało mi totalnie z głowy, na którym tornadzie jest ten blok. Ja tu na wojowniku na nim jestem, 486, dobra, to my mamy jeszcze 70 tornad około do ubicia. No i tak będę chciał zrobić, do tego około 47
6 czy tam 4-8-6 będę chciał dobić po prostu do tego sinego gula, no i sobie na tym zastopować. Chyba że szybciej wbije 300, tam powiedzmy 45 level, aniżeli dobije do tego sinego gula, ale w to mi się tak szczerze mówiąc nie chce za bardzo wierzyć. Dobra, poczekajcie, teraz tak, to możemy w ogóle dać do kotła, bo to kosztuje sporo. Tutaj mamy broń, a już do toalety dzisiaj dawałem. No to okej, to okej, na razie zostawimy tak, lecimy dalej. Teraz mamy kolejnego wojownika niestety, ale on nam padł naprawdę bardzo szybko. Teraz mamy Magusia, dostaliśmy jakieś buciki, tylko na wszystkie staty. Te buty, powiem wam, one nie kosztują za dużo. Powiem wam, że je możemy rozmontować, korzystając z eventu Kowala. No i dobra, chyba lecimy w tym tornadzie do kolejnego wojownika, tak mi się wydaje. Kolejny wojownik, a nie, on nam patrzy szybko. Kurczę, ej, ja nie wiem, czy my nie staliśmy po prostu na jakichś blokach. A teraz jak te bloki poszły, no to to idzie naprawdę, naprawdę świetnie i naprawdę sprawnie, jeżeli chodzi o tego nekromantę. No kurczę, powiem wam tak, ciągle podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej. Chciałbym tutaj zrobić jeden z najwyższych leveli na tym nekromancie za parę lat. Tak naprawdę to jest taki plan na kilka lat do przodu, bo będę chciał tutaj, mówię, na jakimś, nawet się zastanawiałem przez chwilę, czy na 340 nie zacząć stopować, ale to będzie chyba jeszcze troszeczkę za wcześnie, może na jakimś 345 właśnie, maksymalnie 350 zaczniemy stopowanie. No i co mogę powiedzieć, zobaczymy jak to wyjdzie. Tu plus 21, oczywiście wymieniamy, od razu nie będziemy musieli szukać tego, cyk. I to może sobie poulepszamy też razy 6. W sensie też, no tu nie mamy ulepszonego razy 6, tu też nie mamy, ale dobra, zrobimy tak. Oczywiście będzie to ciężkie, dlatego że nekromanta nie działało to tak jak na przykład z Bardem. Bard był dostępny dopiero od momentu startu serwera W58, czyli oni jakby zablokowali tworzenie postaci Barda na innych serwerach. No i w momencie jak W58 wystartowało, czyli to tam był jakiś piątek, godzina 16, to wtedy można było dopiero tworzyć Barda również na innych światach, nawet na starych światach gry. No i powiem wam tak, szczerze mówiąc, to było spoko, bo teraz na przykład ludzie, którzy zaczęli tym nekromantom grać na jakichś tam innych serwerach po prostu parę dni wcześniej, mają o wiele łatwiej. Mogą sobie tam zacząć jakoś stopowanie o wiele szybciej, mieli z bomby czarne gemy. Dużo rzeczy ogólnie mieli z bomby, jak zaczęli na starym serwerze, wiadomo jak to wygląda. Dobra, tutaj to my już chyba nie pociśniemy. No i po prostu ciężej osobom, które zaczęły na EU8, taki wiecie, fresh start i tak dalej, będzie ich dogonić i generalnie coś tu próbować powalczyć o ten najwyższy level nekromantów. Ale ja nie ukrywam, że liczę na to, że po prostu ludzie się wykruszą, przestaną grać, zwłaszcza ci, którzy właśnie zaczęli przed startem EU8 tym nekro grać. Coś tam się zadzieje takiego i finalnie za te, powiedzmy, nie wiem, no myślę, że 3 lata albo nawet więcej będziemy mieli najwyższy level tego nekro na świecie. Taki jest mój cel, dość, powiedzmy, no taki ciężki do zrealizowania, patrząc na to jak ja gram. O kurde, zobaczcie. Jeszcze lepsza brońka, plus 18 jaki rozrzut. Runę musimy zamienić przede wszystkim. No ale wymieniam, no co zrobić, skoro mi coś takiego świetnego poleciało. Odzyskujemy sobie klejnocik oczywiście, już nie będziemy kopać tego legendarnego. Ulepszamy razy 6. No i co, chciałbym to dać pachołkom, ale no skoro nam poleciało coś takiego, to pachołkom tego nie damy, tylko po prostu założymy na siebie. Dlaczego nie wymieniam tych itemków? Dlatego że wszystkie praktycznie mi dają pancerz na minus i to sporo tego pancerza na minus. No a ja szukam czegoś, żeby ten pancerz dostać na plus i wtedy będę mógł wymienić, bo po prostu te 15-20 stat nie jest warte wymiany, skoro pancerz, jak sami widzicie, ciągle jest na minus. Także mówię, dość mocny cel na tego nekro mam, ale nekro mi się bardzo podoba. Chciałbym tutaj spróbować wbić ten najwyższy level docelowo. Będę bardzo długo te lochy stopował, więc no niestety z nekromanty za szybko odcinki, o zobaczcie, o coś takiego mi chodzi, za szybko odcinki z nekro się nie pojawią, jak zaczniemy stopowanie lochów, bo ja planuję stopować minimum do 500 levela, jak nie dalej, więc to też musicie mieć na uwadze, że to są tak naprawdę jedne z ostatnich odcinków na nekromancie, bo mówię, dobijamy ten 340, 345, raczej 345, no i po prostu ja tutaj zaczynam stopowanko lochów bardzo, bardzo długie. Nekromanta mi się bardzo podoba, jest to chyba i moja ulubiona klasa ze wszystkich nowych, które wyszły, oprócz oczywiście tych trzech podstawowych, które były od startu Shakesa, czyli wojownik, zwiadowca i maguś. No i tyle, i dlatego mam taki cel. Nie będę się tu aż tak skupiał na statystykach, bo wiadomo, no im dłużej stopujemy te lochy, tym dłużej gramy na expa, tym bardziej te statystyki cierpią. Jeżeli ktoś na tym 470, powiedzmy, kliknie lochy, zacznie iść po prostu już w golda po kliknięciu tych lochów, no to już będzie sobie robił przewagę tych statystyk. No i my możemy mieć problem, żeby go nadgodzić. A natomiast, no mówię, nie będę celował w to, żeby mieć najsilniejszego nekromantę,
tylko będę celował w to, żeby mieć tego nekromantę z najwyższym poziomem. A jak nam to wyjdzie, no to się okaże tak naprawdę w przyszłości. Dobra, tu mamy runkę 20%. Ogólnie z tego co widzę, to runki u pachołków nie są takie złe. Jak mamy te minimum 20%, patrząc na to, że chyba teraz możemy maksymalnie znaleźć 22%, to nie ma tragedii. To będziemy oczywiście robić tak, w sensie nie będziemy tego wymieniać, tylko będziemy po prostu zostawiać, nie będziemy już szukać lepszych. Lecimy dalej. Broń u Magusia wymieniona, więc super. Przydałoby się jeszcze u zwiadowcy wymienić, w sensie u Kunegundy, ale to zobaczymy, czy nam poleci, czy nam nie poleci. Mamy jakieś rękawice. Co ja tu jeszcze muszę wymienić? Tak naprawdę, no to co? Klata i hełm. Klata i hełm do wymiany, tylko znaleźć takie, które nam będą dawać więcej pancerza. No, może być to dość trudne, nie oszukujmy się. Więc właśnie, nie będzie mi zależało na tym, żeby mieć jak najsilniejszą postać, żeby mieć jak najwyższe statystyki na tym nekro, chociaż to oczywiście w przyszłości też, tylko będzie mi zależało na tym, żeby wbić jak najwyższy level na tym nekromancie i mieć po prostu najwyższego nekromantę, nekromantę z najwyższym levelem, może tak na świecie, za te parę lat. Zobaczymy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ja jestem osobiście dobrej myśli, chociaż no tutaj wiadomo, no my nie ciśniemy tak jak chociażby z Tech Sailed, który nie dość, że już od dawna stopuje te lochy, to ma bardzo wysoki level, ma tak naprawdę 31 leveli więcej od nas. Już pomijam nekromantów z innych światów, którzy zaczęli przed startem EU8, co wam powiedziałem na początku. Także nie jest to takie proste, nie jest to wszystko takie proste do ogarnięcia, ale miejmy nadzieję, że jakoś nam się uda to zrobić. No będziecie śledzić, będziecie na bieżąco z tą serią. Tak czy inaczej, no mówię, nekro strasznie mi podszedł, strasznie mi przypadł do gustu. Nie jest to słaba klasa postaci, nie jest też jakaś super mocna. Jest taka po prostu okej, ale bardzo fun to play, nie? To co już wielokrotnie mówiłem. Dobra, mamy brońkę dla Barbara wymienioną, mamy brońkę dla Magusia, no przydałoby się jeszcze tej Kunegundzie wymienić. Wiecie co? Skoro my pancerza mamy na plus, to możemy klatę w zasadzie wymienić. No bo dlaczego by nie? Tu nie tracimy aż tak dużo pancerza, bo chociaż nie, no 400 pancerza to jest sporo, ale mamy te 20%, więc powiedzmy, że na razie oplujemy. Ulepszymy sobie razy 6. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ulepszenia? To wszystko mam razy 6, to mam razy 6, no i jeszcze hełmik. Przyda nam się jeszcze hełmik. Tego pancerza chyba mamy jakiś tam nadmiar, przez to, że ja pilnowałem tego pancerza, to wydaje mi się, że mamy troszkę więcej niż musimy mieć, także jakiś hełmik znajdziemy i chyba sobie już damy spokój, żeby wszystko było... Kurde, no ile tych butów z rzędu nam leci, to jeszcze na wszystkie staty. No, no i to jest właśnie to, to jest właśnie to. Wymieniamy klatę, która nam daje 400 pancerza na minus, żeby znaleźć po chwili klatę, która nam daje no praktycznie tyle samo pancerza. Ale dobra, mamy hełm, mało pancerza na minus, odzyskujemy klejnocik, cyk. Na razie tyle, nie mamy niestety broni dla Kunegundy, ale trudno, zdarza się. To sobie musimy zaczarować za pamięci, reszty nie musimy, tu mamy wszystko zaczarowane. No i co? Gabinet magii, trinkecik mamy wymieniony, czyli tak naprawdę pierścionek i wisiorek, no i lecimy w lochy. Lecimy w lochy i zobaczymy, jak dużo tych lochów uda nam się zrobić. Wydaje mi się, że niestety nie za dużo. Myślałem, że większy progres tu zrobimy, ale przynajmniej będziemy przebrani, przynajmniej będziemy mieli nowe itemy świeże, więc na razie będzie z tym spokój. No ale co wam mogę powiedzieć, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że itemki mi będą dawać minimum z 30 statystyk, nie ukrywam. Tak no z 30, z 35, a tu widzimy, że dają nam po 15, po 20 max, także no jest jak jest. Dobra, trinkecik mamy, pierścionek mamy, jeszcze wisiorek. Wisiorek nam jest koniecznie potrzebny z tego gabinetu magii i będziemy sobie mogli lecieć w lożki. Tu mamy znowu trinket niestety. Daj ten wisiorek, proszę. No gabinet magii nie jest jakiś bardzo ciężki, szczerze mówiąc, do tego, żeby go przebrać, no ale jednak troszeczkę musimy porolować. Mógłbym jeszcze podki w ogóle kupować, te podki też muszę pokupać. Zobaczcie, my tu mamy podki na 12 dni, na 17 dni. Ja w ogóle muszę na jakimś streamie usiąść, bo i tak na streamie wiadomo, no na odcinku jest to nudne, żeby kupować podki, żeby kupować klepsydry i tak dalej, ale muszę usiąść, jak będzie właśnie jakiś event klepsydr, i po prostu sobie pokupować na streamku i klepsydry, zapas klepsydr na wszystkie konta i właśnie zapas tutaj przy okazji potek, jak będę te klepsydry kupał, bo już dawno tego nie robiłem, no i nie ukrywam, troszeczkę mi zaczyna na niektórych kontach ich brakować. Dobra, jak to wygląda? Teraz tak, chyba możemy wszystko razy 7 ulepszyć, chociaż nie wiem, ale tak, razy 7 raczej nam się uda. Zrobimy cyk, zrobimy cyk, zrobimy cyk. Dobrze, i teraz tak, mamy wszystko razy 7, wydaje mi się, że tak, wszystko razy 7, wszystko poulepszane, wszystko poprzebierane, zaczarowane, no i więcej tu nie wycisnę, więcej nie wycisnę, jeżeli chodzi stricte o itemy. Teraz jeszcze raz lecimy sobie sprawdzić procenciki.
S9, o Boże, nie S9, z przyzwyczajenia klikam S9, bo na streamach teraz sobie gramy na tamtym berserku. S8, S8 nam chodzi, nekromanta, no i co? I mamy człowiek 1000 ciosów, prawie 7%, no ale mówię, no to są takie lochy, które nam za dużo nie dadzą, ale klikniemy, klikniemy, dlaczego by nie, zawsze to coś tam więcej do klasera i tak dalej, cyk, padło nam. Teraz mamy na Tora 4%, 4,5% w zasadzie. Tora też możemy ubić. O, zobaczcie, jak nam w ogóle wzrosło na Górołaza. Na Górołaza nam wzrosło do 2,60%, więc to jest naprawdę sporo. Jego sobie też ubijemy. Górę Olimp, jeszcze Cerbera musimy ubić. Mamy prawie 3%. Dobra, to nam jeszcze siadło. Cerber, cyk, to też powinno siąść. Jezu, zobaczcie, my mamy 329 level i pół. Tyle wbiliśmy tornadem przed przebieraniem i tak naprawdę ubiliśmy już w tym momencie chyba 3 lochy albo 2 i praktycznie w ogóle nam się ten pasek z ekspem nie ruszył. No, no mówię, no te lożki, nawet nie ma sensu ich oglądać, nawet nie ma sensu nic tutaj robić, dlatego że no po prostu są nudne i dają bardzo, bardzo mało expa. Dobra, lecimy dalej, teraz tak, Cerbera ubiliśmy, mamy Esteros, mamy Górołaza, cyk, Górołaz 390 level, no on nam da już prawie 300 milionów expa i prawdopodobnie odblokuje kolejnych przeciwników. O, zobaczcie, jak nam szybko padli. Mamy 330 level. Prawdopodobnie dzięki temu też będziemy mogli ubić tego magusia i potem jeszcze kolejnego, ale to oczywiście zaraz sprawdzę te procenty. Tu epiczka sobie zostawię, żeby mieć do wrzucenia do kibla i lecimy, cyk. Mamy trochę golda w ogóle, tylko nie wiem, czy jest sens tego golda wydać. No tak średnio szczerze mówiąc. Dobra, lecimy dalej, upiorny jeźdźca jeźdźcy. Będę leciał po kolei, to na co mam w tym momencie fajne procenty, to dzięki czemu mogę no jakiś tam większy level wbić, a potem sobie zrobimy jeszcze jeden skan i zobaczymy czego, co jeszcze powinniśmy móc ubić. Tego potwora w jeziorze wydaje mi się, że też ubijemy, dokładnie, zobaczcie, cyk. No i dobra, teraz mamy, obejrzymy może tego Górołaza z ciekawości. A ja jeszcze muszę, zobaczcie, ja muszę jeszcze ubić portal do piekieł, bo dzisiaj tego nie zrobiłem. Powinienem to zrobić po przebieraniu, a przed klikaniem lochów. Jezu, jakie hity piękne, zobaczcie, 38 milionów, 40 milionów, Jezu, coś pięknego tak naprawdę. Portale wam miałem do pokazania, to możemy jeszcze obejrzeć. Tu mamy z 5 stycznia, czyli tak naprawdę 7 dni temu, tydzień temu dokładnie. Jakiś portal na tym nekro nam padł. To jeszcze, żeby wiecie, tak tą ciągłość serii zachować, jak ja to zawsze mówię. Także tu jakiś portal na nekro ubity, 326 level wtedy mieliśmy. Cyk, no i mamy jeszcze 10, czyli 2 dni temu portal również ubity. Zobaczmy jak to wygląda i jak my go tutaj ubiliśmy. W ogóle mam wrażenie, że bardzo często ten szkielet na nekro się włącza. Bardzo często właśnie ta pasywka się odpala, ale okej. No i teraz mamy kolejny portal, 60%, zobaczmy. No, może by się udało, jakbyśmy... No niestety, teraz ten... No ten golem też potrafi tyłek uratować, szczerze, jak gramy tym nekro. No ale oczywiście... No, znowu golem, niestety. Oczywiście ogar by nam się o wiele bardziej przydał, żeby tutaj spróbować tego... ten portal machnąć. No nic, trudno. Mamy 26% punktów życia na portalu, mieliśmy 60. Jutro bardzo możliwe, że go ubijemy. Dobra, lecimy dalej. Upiorny ubity, tamtych lochów nie oglądamy, bo to są nudne lochy. I teraz mamy strefę mroku, mamy Dymika Majciarza, na którego mamy 1... Aha, nie mam miejsca. 1,14% z tego co widzę. Tylko teraz tak, to sobie zostawimy. To lecimy cyk, to lecimy cyk, no i mamy pyk, dobra. Tornadko zaraz, strefa mroku, ponad 1%, zobaczmy, czy tego Dymika Majciarza jeszcze machniemy, mam nadzieję, że tak. W ogóle ja tutaj wam powiedziałem na początku, że jest event Kowala, że dobrze będzie poklikać, bo mamy dużo rozmontowań i tak dalej, ale tak naprawdę jesteśmy na takim etapie, to już nie jest etap tam, że strefa mroku pada jedna za drugą, że tam jakaś wieża, więc tych rozmontowań wcale aż tyle nam nie jest potrzebnych, no ale jest jak jest. Dobra, tu mamy punkty życia plus 4 na wszystkie staty, możemy... to sobie oczywiście opluć, mamy 331 level, to możemy odznaczyć, dlatego że i tak już wam to pokazałem. No i obejrzyjmy to sobie, obejrzymy sobie tą waleczkę, bo ten nam daje oczywiście również 300 milionów expa. Barbar nie zrobił nic, Maguś w sumie też nie zrobił nic. No i w zasadzie Kunegunda też za wiele nie zrobiła, w zasadzie Kunegunda też nic nie zrobiła tak naprawdę.
my głównie tutaj tego dymika majciarza poskładaliśmy. Dobra, i kolejny skanik, dlatego że po dymiku mamy 0,50 na dwójkę wybrańców Irona i reszta lochów jest tak naprawdę not possible, więc no niestety, nie mamy już za dużo procentów, nie mamy jakichś sensownych szans na inne lożki, także musimy jeszcze zrobić jednego skanika, ale okej, dokładnie, zobaczcie, kołek Van Helsing, to jest strefa mroku, to jest maguś czwarty, na niego mamy 3% ponad, czyli ten mag nam pada na luzie. No i teraz na pana prześwietlacza mamy też 5,5%. Jezu, jak to nam szybko pada, coś pięknego. Tu coś na zrękę, zobaczmy, plus 27. No to wcale nie jest tak dużo, ale powiem wam szczerze, że i tak sobie wymienimy, skoro nam i tak już poleciało, cyk, żeby ta Kunegunda była troszeczkę mocniejsza chociaż. Teraz tak, tego pana prześwietlacza sobie machniemy, mówię, 5% na niego. To nam daje tyle co nic. Tego może kolejnego też, to jest zwiadowca w ogóle. Może też by się udało, dokładnie. To nam daje tyle co nic, ale zawsze to są jakieś procenty do klasera. Zobaczcie, już mamy 88,5%. Dzięki temu, że właśnie ubijamy i nam naklejki wskakują, bo to są te nowe lożki, strefa światła. Rozumiecie, jak to wygląda, nie muszę chyba tłumaczyć. Czy tego ubijemy? No już ciężko, z tego co widzę, to już ciężko z nim idzie. Także poczekamy, żeby sprawdzić procenty. Kołka Van Helsinga sobie obejrzymy, zobaczymy, jak tu poszło naszym pachołkom. Chociaż na nasze pachołki... Okej, no Maguś zrobił sporo, Maguś w tej walce akurat zrobił sporo, Mariuszek. No, powiedzmy, że git, fajne kryty z naszej strony. Dobra, teraz tak, Vala Raukar, to jest Góra Popiołów. To jest to, zobaczmy, na niego mamy 0,84%, więc może jeszcze tego Paladyna by nam się udało ubić. Potem mamy na dwójkę wybrańców Noirona 0,64%. No tak powyżej 0,50 jeszcze powiedzmy, że mogę próbować klikać, nie? Powyżej 0,50 może jeszcze by siadło. Natomiast no, mniejszych już nie ma sensu, bo raz, że to nam daje tyle expa co nic, a dwa, że po prostu szkoda grzyba, na takie malutkie procenty. No ale już mamy ten 331, może jeszcze z jeden, może z dwa levele dzisiaj uda nam się wykręcić. Zobaczymy, jak szybko nam padną te dwa lochy, na jakie lochy jeszcze będziemy mieć fajne procenty, ile jeszcze tornada zrobimy, bo jeszcze to tornadko nam zostało, żeby coś tam poklikać. No i mówię, no już bliżej niż dalej w końcu tego stopowania lożków na tym nekromancie. Zaraz jeszcze w ogóle zobaczę, jak my na tle gildii tutaj wyglądamy. No przegapiłem tak naprawdę event twierdzy. Przegapiłem event twierdzy, natomiast ten event twierdzy był w okresie sylwestrowym, jak dobrze pamiętam. Gdzie ja wtedy byłem na wyjeździe, no i nie miałem czasu ani chęci, szczerze mówiąc, żeby siedzieć nad Shakesem i tutaj, nie wiem, skipować gemy, dropić legendarne te gemy i tak dalej, nie? Jakbym miał same duże legendarne gemy, to o wiele szybciej by nam to wszystko padało, o wiele lepszy progres byśmy zrobili i tak dalej. No ale niestety jest jak jest, co zrobić. No nie zawsze się ma czas na gierkę, wiadomo. Ale no teraz musimy kosztem tego, że wydajemy więcej grzybów, jakoś to nadrabiać. Dobra, to nam padło, super. Tą wiedźmę to my mamy 0,03%, więc no nawet nie ma szans. Ale o, proszę bardzo, dwójka wybrańców Iron, 0,64%, padło za jednego grzyba. Nie oglądamy tego, bo nie ma sensu, to mówię, to nie są jakieś super lochy. Teraz lecimy do tornada, spróbujmy jeszcze tego tornada wycisnąć troszkę. Chociaż powiem wam szczerze, że to boli, bo zamiast odkładać tutaj itemki do wiedźmy i po prostu sprzedawać je dwa razy drożej, jak będzie wiedźma akurat chciała dany itemek, no to my musimy sprzedawać je za normalną kwotę i to osobiście mnie troszeczkę boli, bo marnujemy tego golda, zwłaszcza że teraz co chwilę z tego tornado dostajemy jakiś itemek epicki, dostajemy jakieś, wiecie, no generalnie jakieś tam zwykłe itemy, itemki epickie, to nie wiem, chyba co chwilę tak naprawdę lecą. Nie wiem, jaka jest reguła, może ktoś napisać w komentarzach, jeżeli wiecie. Nie wiem, jaka jest dokładnie reguła, ale tak czy inaczej, no... Te itemki epickie lecą tak naprawdę co chwilę z tego tornadka, więc po prostu no głupio je tak albo wywalać za darmo, w sensie za darmo, za połowę ceny zamiast czekać na wiedźmę, albo po prostu dawać je do kibla, no bo jednak dobrze by było poczekać na jakiś event wiedźmy. Event wiedźmy będzie za tydzień, no ale niestety tutaj nie mamy wszystkich zwojów, raczej za tydzień jeszcze nie będziemy mieć wszystkich, więc i tak z tego eventu wiedźmy nie będziemy mogli skorzystać. Dobra, teraz mamy tornado 4-2-8, mamy wojownika, ślimuna, w ogóle to są chyba bloki, 4-2-6, 4-2-7 i 4-2-8 to są chyba bloki, to są jacyś wojownicy z większymi statystykami, także no... Wydaje mi się, że raczej tutaj staniemy i raczej będzie ciężko pchnąć to dalej. Po prostu szkoda grzybów. Dobra, to może sobie dam spokój. Ten 332 dobiliśmy, więc ja osobiście jestem zadowolony. No ale teraz tak, ostatnie skanowanko. Ostatnie skanowanko, czy my coś jeszcze możemy tutaj ubić na tym S8, EU8 w zasadzie. Sprawdźmy, cyk, cyk.
No na człowieka żelazko mamy 2% prawie, niecałe, 1,78 dokładnie, no to może spróbujemy jeszcze, ale to już są takie niedobitki. Potem mamy na Odyna 0,26, na doktora Banksa 0,26, na niezbyt zgryźliwego smoka 0,16, okej, okay, to nam jeszcze padło, 0,16, na gruboskórnego Gerta 0,14, a w ogóle na ten Esteros kolejny, co wam mówiłem, że jak ubijemy tego Gurołaza, to może nam się odblokuje troszeczkę Esteros, no to na niego mam 004, także no niestety nic nam się tutaj kompletnie nie odblokowało. Dobra, tu mamy kolejny itemek do kibelka na jakieś tam kolejne dni. Teraz tak, tu sobie możemy polecieć dalej Vintę, jedną statystykę. No i co, czy dalej jesteśmy w stanie to ubić? Niewidzialna kobieta, może zamiast klikać na pałę, to ja będę po prostu co chwilę sprawdzał te procenciki, żeby w odpowiednim momencie zakończyć. I tak tutaj dzisiaj bardzo dużo grzyba poszło na ten odcinek, 0,44%. Dobra, to nie ma co, nie ma już co, bo mówię, i tak expa to daje tyle co nic, no a potem się to ubije za darmo, jak będzie okazja. Chyba tyle, tak naprawdę chyba tyle, najciekawsze lochy wam pokazałem. Na tle gildii mamy 332 level, tu już mają Marcin 344, Dechwir 342, Nodi 338, Dugen 336, także no już tutaj zdecydowanie są mocniejsi zawodnicy od nas, ale zwróćcie uwagę, że większość z nich ma tutaj same duże, legendarne gemy, pewnie wykorzystali, chociaż kurczę, ej, Dugen ma w ogóle jeszcze czarne jakieś, a to ciekawe. Nie wszyscy tak są mocno, ale tu mają też itemy bardziej ulepszone, w sensie lepiej. No ciekawe, ciekawe jak to, w sensie no, ciekawie to wszystko wygląda. Tak czy inaczej, no nie ma tragedii. Oczywiście na tle gildyjki nie wypadamy najgorzej, więc powiedzmy, że po prostu nie ma tragedii. Chyba tyle ode mnie, chyba wszystko wam pokazałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do EU8, co do tego nekromanty, coś może nie zrozumieliście, macie jakieś sugestie, to oczywiście pytajcie mnie w komentarzu bądź na PW, chętnie zawsze każdemu odpowiem. No i wydaje mi się, że wszystko co powinienem wam pokazać, powiedzieć, to już zrobiłem. Dziękuję wam ślicznie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o giveawayu, o którym mówiłem na początku tego odcinka. Kciuka w górę zostawcie pod tym filmem, suba z dzwonem zostawcie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie tego filmu. No i co? Piszcie również w komentarzu, jakie plany na weekend, co tam u was, jestem ciekaw. Wszystko oczywiście sobie poczytam. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!